Siemaneczko wszystkim, z tej strony Paweł, a to już kolejny odcinek z Twierdzy Krzyżowej 2, złoto początkowe, 500 człowiek, 1500 komputer, jako sojusznika mamy szacha, jako przeciwnika szczura i sułtankę. Odcinek naprawdę będzie bardzo długi, ale mam tutaj prośbę do osób, na najaktywniejszych widzów i którzy rzeczywiście mnie lubią i dla nich zrobienie... Może tak, zrobienie, bardziej powiedzenie tutaj... Bardziej taka przysługa w postaci po prostu reflinka, który jest za każdym razem, pod każdym odcinkiem z twierdzy. Jeżeli mnie lubicie, to po prostu możecie sobie zrobić tego refa. No i tyle na temat, nie będę więcej gadał. Wystarczy maila, potwierdzicie i wszystko jest. Dobra, tak więc przejdźmy do odcinku. Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić i zapamiętajcie, to nie martwcie się na razie o przeciwnika, on was póki co nie będzie atakował. Zróbcie sobie pełno kamieniołomów w tym miejscu, zostawcie tylko najlepiej tak minimalnie jedno miejsce dla waszego sojusznika, ale raczej on sobie powinien tutaj poradzić, więc nie, w sumie jak jesteście życzliwi, to mu zostawcie miejsce, jeżeli go nie lubicie, to mu zabierzcie, ale powiem wam, że on jest dobrym sojusznikiem, pomoże wam i no, nie opłaca mu się tego miejsca zabierać, tak? Dobra, wybudujmy tutaj sobie browara. Na razie kasę całą zainwestujemy z tego względu, że no... Opłaca się tą. Browar się przyda. Wszystko to robię, by później nie martwić się o gospodarkę z tego względu, że tutaj łatwo... aż tak łatwo nie będzie. Więc musicie tutaj zwrócić na to też sobie uwagę. Jak widzicie, no ludzi tutaj nie ma pełno. Jak z tym drewnem? No nie stać mi na drewno jednym słowem. To mogę sprzedać, kupić drewno. Nie mogę tyle. Mogę 20 chociaż? Mogę. Niech produkują te drewno i je przyniosą. Na początku zacznijcie dbać o gospodarkę, z tego względu, że tutaj wam będzie ciężko cokolwiek produkować, bo tutaj nie dość, że tak, są lwy, sułtanka was będzie z tej strony atakowała, będzie wam niszczyła wszystko, z tej strony jacyś najemnicy z dupy wzięci, nie wiem co to jest, ale mam taki plan, by to od razu zniszczyć, bo, a nie, nie zniszczę jednak tego, bo nie ma szans, będę musiał z katapulty strzelać, chodźcie tu. Bo stracę lorda jeszcze albo coś, wolę się w to nie bawić. Później będzie można to z jakieś katapulty zniszczyć albo coś w tym stylu. Spichlerz nawet dam, można sobie ustawić szybszą rozgrywkę. Przyszło drewno, przyszło 37 drewna. Ale na karczmę potrzebujemy troszeczkę więcej. Najlepiej moglibyśmy pożyczyć od naszego sojusznika, ale na starym starcie. Poproście sobie go o małą przysługę w postaci wysłania wam pomocy. Jeżeli się zgodzi, to się zgodzi, jeżeli nie... Dobra, zgodził się. Będzie wam podsyłał wojsko, to wam się przyda i ułatwi wam co nieco start. Z tego względu, że nie będziecie musieli się martwić. O kurde, Paweł, nie mam tutaj wojska, nie dam sobie rady, bla 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 bla. Takie ta pierdoły. Można się jeszcze zabawić w chmiel, ale to już zależy od was, czy wam się chce, czy nie. Ja jeszcze tutaj sobie postawię jeden sadzik. Żeby mi więcej produkowali tego żarcia. Bo tutaj z jedzeniem no za ciekawie nie jest, a jak widzicie zaraz będzie mnie ta sułtanka atakowała. Właściwie to już niedługo ona tutaj skubana sobie pełno produkuje, tutaj te lwy w naszą stronę zmierzając, to jest troszeczkę irytujące. O! On nam raczej pomoże, szkoda, że nie można tak jakby tak nakierować, może można, ale ja tego nie wiem. Szczur mnie atakuje, muszę jeszcze karczmę postawić. To zaraz zobaczę ile ona kosztowała, gdzie ona jest tutaj. Karczma 200 drewna. To mogę sobie sprzedać, kupić drewno. Kurde, nie to. Nie stać mnie, ale za ile mnie stać? Na tyle. Wolę tą karczmę szybciej postawić, dlatego że będę mógł podatki ciągnąć od nich. A to się też przyda. Dosyć fajnie. Z tyłu to zbudujcie, bo tutaj będą was atakowali katapultami. I szkoda by było stracić zamek, nie? O, sułtanka pierwszy atak już przeprowadza. Staram się bardzo szybko i zwięźle opowiadać tutaj na temat tego odcinka. Żeby tak wiecie, no nie trwał bardzo długo, no bo tutaj jest niestety troszeczkę ciężko z tym. Przydałoby się, żeby on tego browara najwięcej ciągnął. To pytanie, czy też nam go starczy. Ale raczej powinno. Chociaż jeszcze zrobimy jeszcze jeden browar. Chmielu mamy dosyć sporo. Ale podatki też by się przydały dosyć mocne. Dobra. To jest
kolejny browar, jakoś to tak postawimy, żeby ona sobie mogła chodzić. Nie, dobra, ten browar jest zbyt mocny, a podatki zbyt wysokie. 10 wystarczą, 150, spokojnie sobie dajemy radę. Dziś skorzystamy też z, jak to się nazywali? Europejczycy i najemnicy to są jednostki, które rzeczywiście tutaj nam się przydadzą. Ja będę musiał sobie zainwestować w najemników, by zniszczyć te cholerstwo, bo to jest naprawdę tutaj utrapieniem. Zresztą zobaczycie, jak będziecie sami grali. Tylko zastanawiam się, jakie jednostki zrobić. Najprawdopodobniej wyślemy tutaj... Zrobię sobie pełno tych arabskich mieczników. Zacznę ich teraz produkować. Powoli, tak, powoli. Oni tutaj sobie tam stacjonowali. I za tych arabskich najemników będę wysyłał do szczura. Ale zrobię ich pierw tak z 20. Żeby spokojnie móc sobie ich wysłać do szczura i bez problemu dać radę. Żeby po prostu mogli go bez problemu zniszczyć, nie? Bo jak wyślemy mniejszą ilość, no to będą mieli problem. Jak z jedzeniem, jedzenie zarąbiście poszło w górę. Wszyscy się cieszą, oni tu nas bronią. Czyli nasz przyjaciel, sojusznik nas broni. Tutaj z browarem tylko delikatny problem, bo one tak dosyć wolno to produkują. Może bym zrobił jeszcze jedną panią Bożenę, żeby zaczęła robić ten browar. Tak one cisną. Na razie sobie wyłączymy podatki, włączymy browar. Zrobimy sobie na razie przerwę. Tu się go chyba włącza. Rozpoczniemy pracę. Wstrzymamy pracę, wyprodukujemy tonę browaru. I wtedy się zajmiemy, jak to się nazywa, wysyłaniem tych żołnierzy dalej. A czy co ja gadam, wysyłanie tych żołnierzy dalej. Zrobi tak mi ze 200 piw i wtedy włączę najwyższe podatki. Najwięcej browaru i wtedy bez problemu będę mógł się w to bawić. Na początku jeszcze też tutaj muszę sobie zrobić składzik na łuczników, bo też mi się to przyda, żeby robić sobie tych łuczników tam spokojnie i się nie przejmować tym, że zamek się nie obroni. Kurczę, ale kamienia nie mam. Ten kamień też tak chodzi, jakby chciał, a nie mógł. Brakuje jednej osoby. Dobra, przyszedł browar. Można włączyć na dwa i też podatek tego browarku pociągnąć. Jest gitara. Ile mamy kasy? No jeszcze mało, ale stać nas na tych łuczników? Chyba jeszcze nie. Dobra, 100 trzeba. Dobra, tutaj postawimy ten obóz, żeby te łucznicy tutaj się produkowali. Jest gitara. Z tym kamieniem on tak trochę idzie, jakby chciała, nie mógł. Więc zobaczymy, czy większa ilość wołów, które będą tam stały i stacjonowały, pomoże nam wydobywaniu większej ilości drewna czy kamienia, bo chyba woły nie potrzebują ludzi, chyba nie jedzą, jeżeli się nie mylę. O, teraz widzicie, będzie więcej kamienia przychodzić. Troszeczkę tutaj zaniedbałem to. Jak z jedzeniem? Jedzenie mamy full, ludzi mamy za mało. Wiadomość, udałoby się zrobić więcej. Drewna nie mamy. Ale zaczęli nam łuczników produkować. Nie masz dość złota, by wyszkolić ten jednostek. Więc to można tam. Tych można tutaj, ale sobie ustawię ich w punkt respienia w tym miejscu. Jeszcze tego nie będę robił, nie ma sensu. Łuczników będę tylko robił, bo to są jednostki, które rzeczywiście się nam przydadzą. Ilu ich jest? 11 na razie mało. Ale patrzcie, jak kamień zaczął przychodzić. Co się zaczęło dziać? Patrzcie, ile zaraz jednostek tutaj będzie. Mógłbym zrobić templariusze, ale nie chcę mi się, bo są oni zbyt drodzy i zbyt powolni, a tych mogę zrobić dosyć sporo i bez problemu sobie poradzę, wysyłając ich na atak. Zrobię ich tak z 40. Mógłbym ich wysłać na tą sułtankę, ale czy oni sobie poradzą? Nie jestem w 100% pewien, więc wolę nie ryzykować i spokojnie zabić tego szczura, żeby skupić się na tej sułtance bez problemu i też zniszczyć ten obóz zasrany, w którym cały czas produkują jednostki i nas, za przeproszeniem, atakują. O, kamień zaczął już powoli się produkować z tego względu, że jest go też tutaj mniej. A nie, co ja gadam, dużo z kamienia, tylko te woły tak dosyć wolno jeżdżą. Zaraz sprawdzę, czy tutaj jest możliwość jeszcze zrobienia kolejnego postoju z tymi wołami. Ale wolę. Mam wrażenie, że tego nie ma. Dobrze, że tutaj zauważyłem, bo raz sobie spróbowałem zagrać i przegrałem. Posterunek wroga przypuścił. Ale później poprawiłem się i jakoś dałem radę. Dalej mnie atakuje. Ile mam łupów? Atakują wojska szczura. Mało tych
Dałoby się jeszcze jeden ten zrobić nauki. Wiem, szczur to jest taki kurde chytra pałka. Dobra, ten tu postawimy. Obóz jest kolejny. No widzicie, zrobiłem zamek. No, nawet nie mam zamku, co ja też pierdzielę za kłopot. Tutaj nie ma zamku. 27. Jeszcze ich jest mało. A łucznicy nadal się robią, nadal się robią. Tutaj nawet nie trzeba studni robić. Na nich, niepotrzebny mi to jest. A łuki? Dobra, te łuki jakoś idą. Też tak trochę cienko. Dobra, ale zaraz sprawdzimy, jaką drogę tutaj wybierzemy. Tu są wielbłądy, nie ma lwów. Dobra, tędy, tędy, tędy. Tą bramę zniszczymy. I jesteśmy w środku. Dobra, on jest słaby, więc wyprodukuję jeszcze kilku i będę mu zrobić mu chałupy welcome tu na chatę. Dobra, 5. Jak mamy? 31. Dobra, oni sobie spokojnie powinni poradzić. Bo, no bez przesady, to jest szczur. To nie jest jakiś tam kozak. Dobra, to my tymi jednostkami pójdziemy zniszczyć naszego wroga, szczura. Postawimy te jednostki tutaj oczywiście. Jak z jedzeniem, mamy full jedzenia. Bez problemu, ten nas broni przed sułtanką. Tylko pamiętajcie, żeby na samym początku poprosić naszego sojusznika, żeby do nas przyszedł z własnym wojskiem. Na razie kamienia nie sprzedaję. Nic tutaj nie będę sprzedawał. Tyle, ile podatków jest ustawionych, tyle jest. Kamień zostawiam z tego względu, że poczekam sobie chwilę. Co jest? Kto mnie atakuje? Niech żyje nasza rewolucja. A, dobra, zniszczę mu to. Tutaj właściwie mógłbym wyprodukować kopalnię żelaza. A zaraz to zniszczymy. Zniszczymy to. Wiadomość od szczura. Dobra, poszło. Przestań skamleć, Klion. Przynajmniej będę miał z tym spokój. Lepiej, żebyś ze swoją śmieszną armią stawił mi jakiś opór. Nie bój się. Dobra, poszli. Kamienia na razie nie muszę sprzedawać. Ale ludzi nie mam, więc muszę wybudować jeszcze jeden domek. Widzicie, no... To jakiś taki delikatny patent i spokojnie mogliśmy sobie poradzić. Jak to rekrutów mi brakuje? Ajajajajaj. A bo mi tu skacze cały czas ten. Popularność, zresztą ja muszę też uważać, czy czasem oni mnie tutaj nie pocisną. Tymi jednostkami pójdziemy niszczyć któreś z tych murów. A właściwie wiadomość od sułtanki. To te. Nie lekceważ mnie. Sułtanka, ty nie kozacz. Dobra, na razie ten browar wstrzymamy, damy 2 podatki, damy 10. Więcej ludzi przyjdzie. Ale mamy kamienia, cholera. Dzisiaj przejdziemy ten odcinek. Już zacząłem ogarnąć mniej więcej. Wiem, o co chodzi, przynajmniej można sobie przyspieszać dosyć mocno grę. Jeszcze dla osób, które dalej to oglądają i nie wiedzą, którym przyciskiem przyspieszam, klikam plus, minus na klawiaturze, na ten numlock i jest gitara. Co się wyrabia z naszym wielkim rodem? Na 5 to mogę sobie wyprodukować. A jak oni zniszczyli mu tą bramę? Ale te bramy mają życia, wy to widzicie? Jednak te jednostki jakby tak miały bić na normalu, to by tukły, a tukły. Brama poleciała. Dziękujemy, a tutaj by można to było zniszczyć. Dlatego, że ja nie chcę tutaj żadnych gości niemile widzianych. A nie, to stąd! Co mnie tutaj w konia robią? Czy oni mogą wejść do góry? Mogą. Nie, nie, nie. Wy to niszczcie. Dlatego, że on mi tutaj będzie produkował sobie te jednostki, które mi się tak średnio podobają. A jak oni wchodzą na górę, tam wchodzą na górę. Oni to sobie niszczą. Jesteśmy atakowani. A dobra. Weszli do tego szczura. Walić go na ryj i szczur dych. A ten mi kurde wjeżdża tymi. Co za chłop jeden. Łucznikami, dobra. Trochę tutaj porobimy sobie obrony.
Z tego względu, że to mi się jednak przyda. O! Dobra. Wojsko, które tutaj jest, powinno zaatakować ten tutaj obóz i go zniszczyć. Cholera, gdzie są te moje jednostki, które tu były? Brakuje broni, panie. A, tu są. Ja ich nawet nie widziałem. Dobra, możemy sprzedać kamień. Wow! Którego mamy aż 1000. Więc to jest dosyć sporo. Patrzcie, ile kasy zgromadziliśmy. Teraz będziemy mogli sobie porobić troszeczkę tych jednostek. Te są za ile? Za 300. Oni są zbyt drodzy, żebym ich porobił. Ale zrobimy te jednostki i powpychamy je na górę. Tymi pobiegłem zniszczyć ten obóz cały, który produkuje wiecznie tyle jednostek. On jest denerwujący. Ja wiem, że później w dalszych misjach będzie tak, że one będą też po naszych stronach. Ale póki co, no tak się nie dzieje, więc musimy jakoś się bronić. Tylko, dobra, możesz się bawić. Nie chcę, żeby mnie niszczył. Atakują wojska sułtanka, to tam może sobie postać. Wiadomość od szacha. Co w ogóle za jakieś śmieszne tam? Śmieszna nazwa. Wodnista. Tych ludzi tak trochę cienko. Może zacznę się dać mniej podatków, żeby mi się szybciej oni produkowali. I byśmy tak razem zaatakowali. Aaaa! Którą rzecz byśmy tu pierw walnęli? Tutaj ona z każdej strony niby jest chroniona. Ale ja sobie tutaj wycwaniakuję się. Robię kilku łuczników. 60. To jest sporo. Zaraz będzie można zrobić ten obóz. Tam. Właściwie teraz już możemy. W którym będziemy produkowali sobie katapulty, treusze. Takie tam. Więc na to będziemy musieli sobie zarobić. Ile mamy browara? Na razie sobie wstrzymam całkiem go. Żeby zero było. Oni tutaj nie będą pracowali. Właściwie to mógłbym sobie zrobić takiego jednego ziomka, który leczy Stachu. Mieścisz się. Ty weź Alach, idź na górę. Na górę! O, zmieścisz się. Dobra. I on tam jakoś powoli tych ludzi mi leczy. Dobra, ich trzeba ustawić. No jak to wy na agresywnym przecież, co wy robicie? Dobra, ustawcie się tu. Już nie ma jednostki, która mogła mi w jakiś sposób tam tak zbyt mocno zagrozić, więc nie mam tak za bardzo przed kim się tutaj obawiać. Katapulty są dwie. Ale właściwie to trzeba by było zniszczyć. To ja bym tutaj się Treuszem pobawił. Bo Treusz troszeczkę dalej sięgnie. Ale on jest troszeczkę droższy. Też będzie wymagał ode mnie 400 kosztuje, dobra. Ale to mi będzie zaraz stać. Dobra, już mi stać. Jak z tym żelazem produkują w ogóle? Aha, ktoś mi to zniszczył. Brawo, Tiko, rozwal sobie wszystko. Dobra, ona mnie teraz zaczęła atakować. Nie masz dość złota, by wyszkolić. Ale mój ziom to by tutaj poradził mniej więcej. Ja muszę teraz zrobić sobie kilku łuczników, którzy będą mnie bronić. Ile mam browarów? 50, czyli na nowo mogę wznowić produkcję piw. Nie, zrobimy tak. To będzie odpowiednia liczba. Patrzcie, ile tego piwa jest, jak to śmiesznie wygląda. Trzeba zrobić łuczników. Tych najtańszych. Oni mi bez problemu wystarczą. Brakuje rekrutów. Chmiel można sprzedać, bo stanie tego na pewno. 16. Oni dosyć szybko chodzą. Jaki jest plan? Na razie wstawiam tu. Chodźmy z tym Treuszem. 14 czasu zostawić za, żeby oni byli w razie czego mnie bronili. Jesteśmy atakowani. Do dyspozycji. Dobra, oni tutaj będą mnie bronić. Ha! Ładnie. Dobra. Tutaj będziemy zaraz podchodzić coraz bliżej, ja się zaraz tym wszystkim zajmiemy. Tu, ty zniszcz się. Właściwie to czemu te lwy jej nie atakują, tylko mnie?
Takie to jest pytanie moje z tej strony. Ale już trudno. Dobra, wystańcie sobie tu. Wszystkie jednostki niech staną tu. Dobra, zniszczyliśmy ten obóz. Teraz więcej uczników. Robię ich specjalnie po to, by bronili mi ten Treusz, nie? Bo on jest zdecydowanie zbyt drogi. O kolejne ten osiągnięcie odblokowałem. Baron tym razem. Nie wiem, co one oznacza. Potrzeba ci czegoś? Ale może, że jestem chyba dobry. Oddział inżynierów wyrusza. Nie, już nie potrzebam nic. Możemy iść dalej. Tylko pytanie, gdzie ten Treusz sięgnie? Dobra, staniemy sobie tutaj całym wojskiem. I co, bo raczej nic tak daleko nie będzie sięgało. Brakuje chłopów. A tutaj zrobimy jeszcze kilka jednostek. Brason. Wiadomość od szacha. Sztandar szacha. Coś tutaj daleko sięga. Aha, to oni. Przeliczamy. Dobra. Ta wieża tutaj. Wy się schowajcie. Podejdźcie pod nasze mury. Nie boimy się. Nie, wy się schowajcie, raczej stańcie w tym miejscu. A to mu będę niszczył tej twarzy. Takie skutki, ja nie lubię jej. Trochę mi O matko, ale mi powybijała jednostek. Wojna jest dla twardych. Skubana. A my będziemy jeszcze twardzi. Trzeba jej poniszczyć te wieże. Brakuje rekrutów, panie. Trzeba tam wysłać więcej uczników. Dziś jesteś moim wrogiem. Kurde. Ciekawe, czemu mi się ta gra tak... Można powiedzieć, że delikatnie ścina. 8 mi tylko zostało. Aha, dobra, spoko, oni tam weszli do środka do niej. Elegancko. To mi się podoba. Niech jej niszczą wszystko. Ła, już ją spaliliśmy. Ona praktycznie będzie tutaj szans miała. Widzicie, no, cały czas cisnę na maksymalnej prędkości, więc też ta rozgrywka dosyć fajnie wygląda. Nie jest taka długa, nie? Przynajmniej się pobawić też można. Dobra, teraz zajmiemy się produkowaniem kolejnych tych... może asesynów? Nie, asesynów nie są słabi. Ci to ja nie wiem, co to za jednostki. Oni są bardziej do przebijania się. Jak on ma dużo jakichś tam parówczaków, ale raczej takiego czegoś nie ma. A 25. Wyślemy tu. Przeliczamy. Dobra, tutaj wyślemy. Jak nasz sojusznik. Wiadomość od szacha. Tutaj. Atakujemy! Drżyj, nieprzyjacielu! Dobra, tutaj ją obniszczymy trochę. Ona się tam regeneruje. Próbuje jakoś to wojsko zregenerować. Kogo to jest? To moje? Czy nawet nie wiem, kogo to jest? Nie wiem, jak to za sprawdzić. Mało dóbr. A jak u nas z wojskiem? Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Ale jakoś sobie poradzimy. Drewna mamy w sumie pełno, ale drewno jest gówno warte. Ono ma praktycznie zerową wartość. Jeszcze jest przydatne, strasznie. Przeliczamy. Dobra, więcej jednostek, tam trzeba powysyłać. A ustawimy sobie po prostu zbiór tutaj. Spalimy ją też. Nie, poganiacza tego niewolników zrobimy, ile on kosztuje. 80, dawać szybko ten hajs. On będzie z nimi szybciej biegł i spalimy jeszcze raz w środku. Bo ten ogień dosyć śmiesznie się ten rozprzestrzeniał. Dosyć fajna sprawa. No tutaj mamy tego Micha. Odblokowano, słyszałem, nie zauważyłem. Nie wiem, to raczej nie wam nie będzie widać. Nie będziecie tego widzieć. Troszeczkę lipa. Nie, cofnijcie się, wy nie tutaj niszczą mnie. A tu jest ten poganiacz niewolników. Dobra. Ale oni chyba będą przy nim jak coś lepsi. Podaję, że. Dobra. Weźcie się, cofnijcie tu. Dobra. Poganiacz niewolników leci. Podpalać mu to. Coś chyba nam nie wyszło.
Myślałem, że się szybciej zajarają. A ten poszedł atakować? Poszedł atakować. Dobry ziom. Dobry ziom się nie pieści. A my tam zaraz wyślemy znów kolejne jednostki. Tylko, że on ma tego mnicha chyba, który podpala. Kurde, nie tą jednostkę zrobiłem, zapomniałem. Czy ja produkuję żelazo? Właściwie to nie. Właśnie to jest mój problem. Powinienem zacząć produkować więcej żelaza. No, na razie jeden był mi starczy. A, wyślemy to do środka. Ten treusz. Tutaj nie pali. Tutaj gonga gonga. Tutaj jest, coś rzuca płomieniami. Nie, to są tych dwóch minichów, którzy go bronią. Sultanko, weź ty, nie pitol mi tu głupot. Zaraz podejdę pod twoje mury i się zesrasz. Nic nie zrobisz. No i co, i widzisz dziewczyno, jak wino uderza do głowy. Właśnie, bez ciebie. Co się stało z moim żołnierzem? Co ona taka kurwa dobra jest? Przeliczamy. Wiadomość od szacha. Księżyc i niebo stanowią dzisiaj... Dobra, wiecie co, jednak to... Nie masz dość złota, by wyszkolić ten sposób, to my tego nie załatwimy. Trzeba zacząć produkować więcej jednostek, ale też nie mamy kasy, znaczy nie mamy, no nie mamy kasy, dobrze mówię, nie mamy kasy, żeby zacząć je produkować. Woły są fajne, bo na nich chyba ludzi nie trzeba. Zacznę mi skubane żelazo przywozić. A jak zacznę mi żelazo przywozić, no to Paweł skubany będzie robił sobie templariuszy. Nasze łuki! Ty lord sobie stoi tam! Potrzeba ci czego? Nie no, spoko. Przeliczamy. Tu trzeba i wszystko zniszczyć. W cholerę. Dobra. Teraz drogi przyjacielu, broń. على شرفك تقدم للامام spierdzielamy z powrotem tutaj. Żelazo idzie, a za te żelazo będziemy zaczęli mogli produkować sobie templariuszy. Aha, drewna nie mamy, to kupimy drewno. Templariuszy zrobię, to się ta kasztanka, czy jak ona się tam nazywa, skończy. Nie będzie już dla niej zabawy i pogardy. No, 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 nie zesraj się. Za mało. Sorry, że tak ją wyzywam, wiem, że ona jest niedobra i przeklina, ale kurde no... Nie ma dość robotników. Takie trochę niedobre. Dobrze, to zaraz kupię drewno i obsadzimy tam 50 niewolników. Aha, robotników, nie niewolników. Myliło mi się. Ona mnie próbuje atakować, on z nią zaczął znów atakować, a ja czekam, bo chcę zrobić templariuszy i to się będzie tak dosyć śmiesznie działo, że się nic nie będzie działo. Żelazo przynajmniej zaczęło mi przechodzić, mam trochę żelaza. Mogę zainwestować, mogę przynajmniej więcej ludzi zrobić. Ale patrzcie, oni w ogóle mi tutaj nie podejdą. A moje krzesełko, super. No nic, co trzeba, 150 golda. Za mało dóbr. Trochę kasy trzeba, ale to co to tam? Nie można. A jak z jedzeniem? Zbudować. Tysiąc żarcia, więc. Light. Brakuje rekrutów, panie. Poradzimy sobie. O, już mogę templariuszy zacząć prawie że robić, tylko no wiadomo, że hajs. Się nie zgadza. Ale to wszystko zaraz. Tylko zrobię łuczników na maksa. Ciekawe, ilu tam ich jest. 60. Chociaż to tak jest nic. Ci łucznicy są strasznie słabi. Dobra, czy podatki dalej ciągniemy? Ciągniemy. Piwka trochę mamy. Jeszcze dwóch. Ja zacznę templariuszy budować. Zrobię 30 i pójdziemy w nią. Tylko będę musiał też uważać, bo ona tam ma coś do podpalania podajże. Ona ma jakichś takich niewolników do podpalenia czy do czego, ale jak templariusze pójdą, przed nimi pójdzie jeszcze horda takich kurde tanich jednostek, to wtedy bez problemu będę mógł cisnąć. Coś mi się zdaje, czy ktoś mi to niszczy. Powiedz tylko słowo. Weź ty kurde. Oddział inżynierów wyrusza. Nie, no już to by się przydało tutaj zostawić. Nowe zadanie. A to się zacząć bronić. To mi się nie podoba. Co oni odwalają.
Rzuć tą dzidą w nich. Jeb, jeb, boom, boom. Dobra, niech bronią. Mogłem w sumie więcej tego żelaza produkować. Nie masz ale... dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. No, templariusze to są drogie jednostki. Ale użyję też, zrobię tak z 30 templariuszy, no to mi chwilę zajmie. Jeżeli chcecie, no to po prostu sobie przesuniecie. Przesuniecie no do tego momentu, w którym chcecie to zobaczyć. A ja tutaj jak? Mam trochę tego żelaza. Ale czy jest tutaj jego odpowiednia ilość? No tak średnio. Wiadomość od sułtana. Na ile te woły starczają? Czekaliśmy zbyt długo. Nie no, one mają dosyć spory zasięg. Ja bym jej to ukradł. Tak szczerze, bo ja nie wiem co to jest. Do historii. Ja bym w sumie tam poszedł i bym sobie to wziął. W sumie mógłbym to zrobić. I zaraz to zrobię. Ale jej wojsko też tutaj walczy. Ale ukradłbym to, bo jestem ciekaw co to jest. Nie mam żadnego pojęcia czy do czego to służy. A, zaraz sprawdzę. Może jest tak, że kamień można sobie tam normalnie kasę zarabiać grubą. 7 templariuszy, no to jest bardzo mało. Tylko co? Tylko rewolucja zapewni prawdziwy pokój na tych ziemiach. Ty, rewolucja! Już mi grasz na nerwach. Templariusz, kurde, jak ty idziesz! Twoje kocie ruchy! A jak jest szybka gra, to leci. A, ustawimy sobie jeszcze szybszą rozgrywkę. Tutaj postawię... A, widzicie? To cholery jedne! Będzie mi tu targać sobie kamień i hajs na mnie robić. Takiego wała. Nie lubię cię, dziewczyno. Lubię cię jako mojego sojusznika, ale jako przeciwnika to już nie. Co znów mnie atakuje? No niech ją szlak jasny trafi. Co cię trafi? No ty w mendo zasrana! Jak cię zaraz kurde zabiję! No patrzcie, no co za dziwka! Za przeproszeniem! Panie! Wiadomość od szacha. Sztandar szacha powiedział... I nikomu się nie chciało tego bronić! Za co ty stracisz to? Można jej to zniszczyć, łe! O kurde, ale chyba oni nie przejdą, bo trzeba biec tędy, a nie wiem, czy moimi jednostkami się oni nie spichną. Fajnie, nie zniszczamy wszystko, muszę od nowa wszystko zostawić. Jezus Maria. Drewna nie ma? A gdzie te drewno? Za mało na drewno? Nie, Jezus, ja kamień kupiłem, jaki sa nie dureń. Dobra, kupiliśmy trochę tego drewna. Że ona jeszcze ma czelność mi kurde niszczyć wszystko. Nie dość, że sama nie daje rady. Na cześć pamięci mojej matki. Dobra, tak wejdę do ciebie. Parówczaku. Wiadomość. Dobra, no i co? Weszliśmy do środka. Wycofaj swoje ciemiężycielskie wojska z tych ziem. Mój miecz jest twój. Możesz mi postać, Boba. Jesteśmy. Gdzie tu się ustawia? Myślisz, że to mi odbierzesz, to cię chyba pachy swędzą. No nie! Brakuje chłopów. Muszę tam biec i pomóc. Za mało dóbr. Wiadomość od sułtana. Bronię to czy nie? Nie! Jezus! Nasze rozkazy, panie! Boże, jak on mi znów to zniszczy. No ja pierdolę. To już jest denerwujące. Ile mam tych jednostek tam położyć, żeby mi dali święty spokój? Za mało dóbr. Moi lojalni łucznicy. Zaczyna mnie to już irytować. W drodze. Więcej łuczników tam położę, templariuszy i niech sobie stoją. Dość złota, a ich będę gotował na nią. Jednostkę. Wow, jeszcze 8 mogłem zrobić. Jaki jest plan? Wow. Ile mam tych pałek? Wow, tego dosyć sporo mam w tych koszarach. Wiadomość od szacha. Mógł sprzedać. Sztandar szacha powiewa dziś dumnie. Kurde. Moglibyśmy zacząć atakować, chłopie.
Czego ty chcesz od tych poduszek, psie? Dobra. Myślę, że templariusze mogliby tam wkroczyć. My jej to wszystko żeśmy zabrali. Ciekawe czy... Aha, jej łucznicy mi to niszczą? Mhm. Dobra, ale tak czy jak... Niech se konie zdychają, tak ona nic nie będzie na tym zarabiała. No mnie to tam taka rybka bossowa bez problemu tutaj radzi. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Wiadomość od sułtana. Wojna jest dla twardych, a my będziemy jeszcze twardsi. Tędy! Powiedz ci teraz dam. Naprzód! Dobra. Z której strony wejdziemy? Tędy wejdziemy. Tak, tylko najpierw no muszą pobiec tańsze jednostki, których nie będzie mi aż tak żal. Brakuje broni, panie. Żeby nie zapłakać się za bardzo, jeżeli przegram. Templariusze tak jakby wkroczą na końcu i wszystkich rozwalą. Dobra, uczników mogę kilkukrotnie. Templariusze będą bronili. A gdzie on jest? Gdzie mój władca? Wiadomość od sułtana. Gdzie jest mój lord? Nie lekceważ mnie. Boże, co on tu robi? Jaki debil! Nasze łuki zaśpiewają! Cwaniak, kurde! Poszedł sobie! Jesteśmy gotowi! Nie stawaj! A, jeszcze to tutaj jest jakieś legowisko, lwów. Ruszamy? Wekiernicy żołnierzy! Dobra, tutaj gdzieś miałem pałkarzy. Gdzie oni są? Tu są. O nie, zabudował się. Zabudowała się. Daj nam zadanie. To mi się nie podoba. Dobra, Treusz tam pociągnę. Mój panie! Tyś jest mym. Dam ci zadanie, staniesz tu ładnie. Jedźcie tu. Broni, panie. Przejdziemy do historii. Pięciu pałkarzy zrobię. Dlatego, że oni będą dla mnie tutaj lepsi. Gdzie walczą? Bo mają po prostu mocniejszy damage i szybciej się przebiją. A mi właśnie takich jednostek tutaj teraz w tym momencie potrzeba. W razie czego to tak się zabezpieczam i... Za mało dóbr. Wiadomość od sułtanki. Walczę. Nie wiedząc czemu. Dobra. Zaraz zobaczymy. Ten mikrofon mi troszeczkę tutaj źle leży. Przestawię. O, właśnie w ten sposób. W innym kącie będę teraz siedział. Wiadomość od szacha. Jakiego musisz jeszcze bliżej trzeba ci postawić? Przeliczamy. Mój panie! Wiadomość od dobra, sięgną. Podejdźcie pod nasze mury. Nie boimy zobaczymy. Się. Podejdę, właśnie to robię. No teraz nie mogę rozmawiać. Walczymy dalej. Jesteśmy atakowani. Dobra. Droga jest zablokowana. Pierw wyślę te jednostki. Jeszcze zablokowana? Czym ona jest zablokowana? Aha, dobra. Akurat jest fajnie, bo ona wysłała dużo wojska na atak. Ja się ciebie, dziewczyno, nie obawiam. Może się obawiam tego, że mi spalisz tutaj połowę jednostek. Dobra. Okej, jest gitara. Ci mogliby wejść na mury. Właściwie to w ten sposób. Wszyscy już zdechli? Dobra, teraz pytanie, czy oni sobie poradzą. Ty nie wierzę, co to było? Do środka. Jest! Padła. O! Niech ją szlak. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jestem ciekaw, ile będzie trwać. Ale moi drodzy, no kurczę, było fajnie, było fajnie. Już teraz się zaczynają dosyć fajniejsze i dosyć dłuższe misje. Zaraz zobaczymy, kto najwięcej złota zgromadził. No, sułtanka. Zdecydowanie, kto był najlepszym lordem. No ja. Akurat. Zdobyłem 35 tysięcy punktów, tak jakby. Tylko tak. 18 tysięcy golda, dużo jedzenia zgromadziłem, ale ona zdecydowanie więcej ode mnie. Ja miałem popularność dosyć dużą. Stracone oddziały, ona 900, ja tylko 259. Patrzcie, szczur więcej niż ja stracił, ale mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tak więc, moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia już w następnym odcinku. Na razie, cześć!